Uczyłem się, prawda, wszyscyśmy się uczyli personalizmu, to jest myśl piękna, Jan Paweł często ją przedstawiał, mówił ciągle o tym, że ważne jest być, a nie mieć. A potem Benedyktyn, ksiądz Klapich, poprawił mnie, mówiąc, panie Krzysztofie, to jest prawda bezwzględna, ale tylko w odniesieniu do ludzi. Natomiast w odniesieniu do świni jest odwrotnie. Świnie lepiej mieć, niż nią być. Dają, bo często nam dają i wiemy, że w tym jest pułapka, że to jest oferta zatruta, że to jest, prawda, ten wabik na końcu wędki, którego nie mamy połknąć. Wydaje mi się, że dzisiejszy świat w ogóle musi nam pomóc, czy my musimy pomóc sobie w tym, żeby nie chcieć tego, co chcemy. Ja mówię takim bardzo gromkie słowa pod adresem reklamy. Mówię, to jest bardzo skondensowane zło. A niby niewinna reklama, no takie głupotki tam wam pokazują, że szampon, że jakieś, no najczęściej to są jakieś lekarstwa czy głupstwa, ale to jest cały czas wmawianie, że potrzebujemy czegoś, czego nie potrzebujemy i że my mamy chcieć więcej, a tymczasem naszą siłą jest to, że możemy chcieć mniej i nie musimy chcieć tego, co nam wmawiają i możemy się pozbyć połowy ubrań i kalorii na stole i też będziemy mieli życie pełne, a nawet może pełniejsze. To w tym społeczeństwie dzisiaj tego nasycenia, kiedy już nie mówimy o najprymitywniejszych instynktach, bo głód, chłód, cierpienie nas popycha do walki o byt. Ale my ten byt mamy już od kilku pokoleń zabezpieczony. My już nie umieramy z głodu tak w rozwiniętych krajach. I wtedy wolność polega na tym, żeby nie chcieć. Jak nie chcę, to żyję. A tymczasem oplata mnie cały czas ta pokusa, że bez tego nie będę szczęśliwy. Telewizja nam mówi codziennie, jesteś tego warty albo jesteś tego warta. A to akurat kłamstwo. Kto z nas wie, co jest wart i jakim prawem oni mi to mówią. Więc tu jest jakiś zwrotny moment w historii człowieka, bo my przecież rozwijamy się od niedawna. To nie jest prawda, że ludzie ciągle bogacieli. Egipt, o ile wiem z historii, 4000 lat trwał w takim zastoju, że wnuk nie żył lepiej od dziada, a jeżeli żył, to nawet nie zdawał sobie sprawy, to była jakaś minimalna różnica. Ktoś z ekonomistów tak mi wskazał palcem, że rozwój zaczął się dopiero w chwili, kiedy pojawił się kredyt, albo raczej kredyt pojawił się wtedy, kiedy zaczął się rozwój i kiedy można było z wnuka ściągnąć długi dziadka. Ale to dopiero 1000 lat mamy taką awanturę, a wcześniej tego nie było. Nikt nikomu nie pożyczał, bo by nigdy nie dostał z powrotem. Więc proszę Państwa, może przyszedł właśnie czas, kiedy przekwita ta cywilizacja materialnego wzrostu i może właśnie co innego zarobi się ważne. To znaczy mieć piękne życie nie w wielkim posiadaniu. Bo po co to posiadanie? Ono jest naprawdę utrapieniem. Ludzie się muszą męczyć, prawda? Ktoś mi powie, to proszę powiedzieć, ja to mówię z nazwiskiem, bo to będzie zaskakujące dla Państwa. Powiedział mi to ileś lat temu Adam Michnik, kiedy nie wziął tych akcji, które mu się należały i powiedział, że jemu też ktoś tak podpowiedział, że pieniędzy to tak nie można po prostu mieć, tylko trzeba je jak pieska wynosić na spacer, prowadzić do weterynarza i tak dalej. I że to jest straszna robota, a one naprawdę nic w życiu nie zmieniają. Bo on i tak ma wszystko, co potrzebuje. To po co mu wiedzieć, że ileś zer ma w banku, to nic naprawdę nie zmieni. I to są myśli, które są uniwersalne. Na tym się trzeba zastanowić, bo jak nie mamy, to strasznie chcemy mieć. Ja w innym filmie, w rewizycie, napisałem jeden z dialogów, z których jestem szalenie dumny i pochwalił mnie za to profesor Kołakowski. To było marzenie mojego życia właściwie, żeby on mnie pochwalił za jakiś dialog. A dialog jest taki, to mówi Maja Komorowska w rewizycie, że ci, co mają, chcą jeszcze więcej. Ci, co nie mają, też chcą więcej. Tylko ci, co mieli, czasem już drugi raz nie chcą. Oni już wiedzą, że nie warto. Postęp dzisiaj jest takim zaklęciem, że wszyscy mówią, jak postępowe to dobre, no ale postępowe w jaką stronę? Bo czasem w złą stronę, czyli złe.
czyli nie trzeba być może czasem postępowcem, albo też definiować precyzyjnie, co dla mnie jest postępem, bo to wcale nie jest oczywiste. I teraz my mówimy postęp materialny. Rzeczywiście mamy za sobą nadzwyczajne 30 lat, kiedy bogaciejemy regularnie, to znaczy stajemy się coraz zamożniejsi jako społeczeństwo. Niektórzy biednieją, ale generalnie wszyscy jakby się wzbogacili. No ale wiadomo, że ten postęp zawsze ma swój koniec i swoje załamanie. A jak z postępem moralnym? Czy myśmy zrobili krok naprzód? Czy jest mniej korupcji, mniej zakłamania, mniej właśnie fałszu i zdrady? Czy więcej? Bo jak więcej, to znaczy, że się cofamy. Tego nie można zmierzyć, ale to można wyczuć. I do tego są głównie artyści, żeby właśnie byli tym sygnałem mówiącym ludziom, uważajcie, z nami się coś złego dzieje. Wydaje się, że wartości, z którymi żyjemy, są wieczne i są niezmienne. Natomiast ponieważ teraz trzeba mówić możliwie angielskimi latynizmami, więc mówimy o implementacji. Jeżeli człowiek chce być modny, to nie może powiedzieć zastosowanie, bo to jest zbyt banalne słowo. Ale wartości się w jakiś sposób realizują praktycznie, czyli znajdują zastosowanie w życiu. I wtedy widać dopiero, jaka jest trudność, żeby je zastosować trafnie. I wiecie Państwo, ja mam tę przewagę, ja to oczywiście Państwa nie widzę, bo tam jest ciemno, tu jest jasno, ale jestem na pewno jednym z najstarszych na tej sali, więc mogę Państwa epatować wspomnieniami z dzieciństwa, bo myślę, że sięgam dalej niż wszyscy tu obecni. Otóż ja pamiętam czasy wojny i pamiętam mój pierwszy dylemat moralny, tak mi się teraz zdaje, który polegał właśnie na implementacji, bo nie było wątpliwości, rodzice mówili mi bardzo klarownie, jak postępuje dobry chłopiec i mówili, dobry chłopiec nie kłamie, mówi prawdę. Ale mówili, jeśli by Niemiec pukał do drzwi, a ty byłbyś w środku, my będziemy z tyłu, to masz mówić, że jesteś sam zamknięty i nie możesz otworzyć. I wtedy się okazało, że dobry chłopiec kłamie, a niedobry chłopiec powie prawdę. I to nie podważa wartości, one nie są z tego powodu względne. My się świetnie czujemy, o co chodzi. Prawda pozostaje prawdą, ale wobec przemocy wolno użyć fortelu, podstępu. To jest jak gdyby niepiękne, nieheroiczne, ale praktyczne. Żyjemy w takim dzisiaj takim kisielu, zawsze szukam słowa, czy to kisiel, czy to budyń, gdzie się kanty stały takie nieostre, gdzie nie czujemy takiej ostrej różnicy między tym, co złe, a co dobre. Między wiernością a zdradą, między prawdą a kłamstwem. To się tak zaciera, jak się tak gdzieś pracuje w korporacji i próbuje przeżyć i spłacać raty za mieszkanie, to nawet nie wiadomo, kiedy się człowiek sprzedał, kiedy stracił duszę, kiedy zamiast odpłatnie sprzedawać swoją pracę, sprzedał duszę, którą przy okazji zakupiono. Kiedy śmieje się z nieśmiesznych dowcipów przełożonych, bo wie, że potem łatwiej awansować. Takie niby drobne zdrady, a taka hańba naprawdę. Człowiek przestaje mieć godność. I my tego nie widzimy tak ostro, jak widzieliśmy to w tych latach, kiedy wybory były bardzo skrajne, klarowne. Człowiek albo współpracował z tą władzą, albo się jej sprzeciwiał, albo czerpiał zyski, albo odbierał cięgi. To było łatwiejsze w jakiś sposób. W każdym razie ten finał komuny był w tym sensie łatwy dla nas moralnie, bo myśmy mieli rozeznanie, wiedzieliśmy, gdzie jest zło. A dzisiaj to się bardzo zatarło. Ja kilka dni temu brałem udział w jakiejś audycji, ona jeszcze nie wyszła w eter. Była to telewizja Kultura, więc niby ten przyzwoity kanał. I mówiliśmy tam przez chwilę o postępie. To audycja Kronos, więc taka filozofująca. I ten postęp wydaje się taką wartością oczywistą, a wcale nią nie jest. Bo przecież proszę popatrzeć,